Marcin, sezon za nami, no nie wypada nie zapytać o to, jak byś go ocenił, jeżeli chodzi o Krakowie. Na pewno była szansa, żeby zakwalifikować się do tej pierwszej ósemki. Zabrakło naprawdę niewiele. Ale całe szczęście, że podnieśliśmy się po tym słabym początku drugiej rundy i że Krakowia zostaje w ekstraklasie. No i tylko nic innego teraz, jak trochę odpocząć i brać się od nowego, przygotować się jak najlepiej do nowego sezonu. Dzisiaj często widzieliśmy Cię pod bramką przeciwnika. Miałeś nawet taki jeden świetny strzał, no i niewiele brakło, a zdobyłbyś bramkę bodajże na 3-1 wtedy dla Krakowi. No to taka Twoja domena była wcześniej, to właśnie bardzo dobra gra oskrzydlająca. Akurat nastąpiła zmiana ustawienia. Nie będę ukrywał, że w tym ustawieniu czuję się lepiej. No była szansa właśnie przy tym strzałem podwyższyć wynik, no ale bramkarz Jagielloni bardzo dobrze obronił, jak zarówno w kilku innych sytuacjach. No zamiast, można powiedzieć, do przerwy, wygrywając 3-4-0, w drugiej połowie też jeszcze podwyższyć rezultat, no niestety remisujemy ten mecz.